Hej, ostatnio jestem mocno zainspirowana taką późno-letnią, wczesno-jesienną kolekcją, która weszła nam teraz do Reserved. To nie jest absolutnie żadna reklama, tylko wiecie, jak ktoś tak się napatrzy, to mu w oczach zostaje. Ja się tak właśnie zapatrzyłam na tą kolekcję i jest to bardzo, bardzo klasyczna kolekcja, pełna bieli, czerni, kropeczek. Są też takie przejawy niebieskości, ale są one w mniejszości, to mi się trochę zrymowało. I zastanawiałam się, co ja mogłabym wykorzystać z tego, co mam w szafie. A moja szafa jest ostatnio tak bardzo kapsułowo minimalistyczna, że wiecie, trudno tam nie odnaleźć tego, co się chce, ponieważ jest tam raptem kilkadziesiąt, no pewnie ze 30 może rzeczy, może 40, bo 10 par mam spodni, w tym kilka do pracy. I myślę sobie, że pokuszę się o to, żeby z tego, co mam w szafie, skonstruować 3 zestawy na taką właśnie późne lato. Zresztą niekoniecznie późne, bo nasze lato jest dość kapryśne. Są albo ogromne upały, albo zaraz jest chłodno, więc myślę sobie, że skompletuję z tego 3 zestawy. To znaczy ja już je mam i zaraz Wam pokażę te 3 zestawy. Są to... Nie ma tam żadnych nowości. Są albo rzeczy, które wszystkie znacie, albo po prostu nigdy ich nie pokazywałam i sobie tak kwitły w szafie od dawna i teraz nadszedł czas na to, żeby je wyciągnąć. Ja mam, wiecie, w tej chwili bardzo mało czasu na prywatne outfity, więc tym bardziej doceniam, jak mogę się gdzieś tak odstrzelić troszeczkę. Więc nie przedłużając, proponuję Wam pierwszy zestaw. Zestaw składa się z takiej bluzeczki z marki Pieces. Ona jest taka zwiewno-romantyczna. Jest wykonana z takiej cieniusieńkiej wiskozy. Cieniusieńki, to jest wszystko przezroczyste. Ja pod nim mam cielisty stanik po to, żeby się tak, wiecie, nie rzucał w oczy. I jest w takie stylizowane białe groszki. Tutaj ma ściągacze. To jest taka ogólnie zwiewna. Pewnie nic nie widzicie, więc na 2 kadry. Więc u góry mam tą właśnie bluzeczkę, do tego mam lniane, długie, proste spodnie, które mają zdychę jak nic. I moje czarne od zeszłego roku albo sprzed 2 lat klapeczki kupione w Half Price, które świetnie się sprawdzają i jestem bardzo szczęśliwa, że się wtedy pokusiłam o ich kupno, ponieważ są zwykłe, klasyczne, zwykłe, klasyczne czarne klapki, ale przez to, że mają taką tutaj budowę strukturalną, no to wiecie, coś się dzieje i jest to ciekawsze. Można by tu dodać jeszcze bardziej czerwony akcent, takie dla takiego pieprzyku. Ja w tej chwili jako taki pieprzyk mam po prostu czerwone usta. Chciałam kupić dzisiaj taką piękną czerwoną różę, co prawda nie do tego outfitu, nie do tego stroju, natomiast jakoś mi się nie trafiła, a nie będę specjalnie kupowała, wiecie, róży, żeby ją tutaj przypinać agrafką. Ale ja wiem, że ja mam takiego czerwonego maka w domu, więc go na pewno znajdę. Na szybko mi się nie udało. W każdym razie tak prezentuje się stylówka i do tego... I do tego, żeby nie było tak czarno, jako przełamanie kolorów, jest taka srebrna błyszcząca torba. Jest to shopper kupiony w ostatni dzień otwarcia u nas Vive Profit, zanim ją zamknęli. Kupiona na ostatecznej wyprzedaży, chyba za 2 zł ta torba była, ale sprawdza się świetnie, to nie jest skóra, to jest... takie coś, no, tworzywo zwykłe, sztuczne. Natomiast tutaj ma taką strukturę, jak gdyby zamszu, nubuku, coś takiego. I wydaje mi się, że jako plama kolorystyczna bardzo tutaj pasuje. Także od góry pisy z groszki. Ja wkładam ją, tą bluzkę, tutaj w spodnie, żeby jakoś okolice talii zaznaczyć. Też ja talię mam tutaj, no, ale tutaj spodnie są, tak jak mówię, z epoki bardzo zamierzchłej, więc mają dużo niższy stan niż dzisiejsze spodnie, ale są świetne, są lniane, nic mi się nie dzieje, więc zostaną ze mną na pewno jeszcze na kolejne lata. I do tego te klapki i całość prezentuje się właśnie tak.
Stylówka numer dwa to jest stylówka, która bardzo mi się kojarzy z Paryżem. Prawdopodobnie dzięki temu, że mam w rękach wiklinowy koszyk. Prawdopodobnie dlatego, że taki koszyk, co prawda może nie dokładnie taki jak ten, ale jednak taki do ręki, kojarzy mi się z Jane Birkin, która była może nie francuską, ale Jane Birkin była Amerykanką, która grała we francuskich filmach i to ona właśnie nosiła ten mały, słynny koszyk, taki wiecie, do ręki, mój to jest duży, jej był taki podłużny, taki walcowaty, chociaż ona miała mnóstwo takich małych torebek właśnie do ręki i dlatego tak mi się kojarzy właśnie z francuskim stylem. Zresztą to dzisiaj widać na francuskich ulicach takie małe koszyczki do ręki. Oczywiście nie wszystkie paryżanki francuskie takie noszą, ale jednak jest to dość charakterystyczne. Ja na sobie mam, zobaczcie, czarną, długą kieskę, która jest bardzo, bardzo, bardzo wycięta. Tutaj jest na ramionczkach, nie będę się rozbierać. Ma fajne tutaj rozporki, więc idąc robicie sobie, wiecie, fale. Sukienka pracuje i to właśnie do tej kieski chciałam mieć czerwoną różę, żeby tak, nie taką ogromną, ale żeby coś tutaj się działo. Tak, czerwoną molinę, to nie jest żaden kwiatek, ale teraz patrzcie, gdybym tak sobie szła, się wystroiła w ten sposób i tutaj dołożyłabym na przykład coś czerwonego. Chociaż myślę, że czerwone usta są wystarczające, ale taki strukturalny kwiat z takiego cienkiego jedwabiu tutaj folujący uważam, że byłby przepiękny. I do tego nie wiem, czy widzicie, mam te moje złote sandałki, bo wydaje mi się, że takie połączenie jest bardzo fajne. To, że macie wiklinowy koszyk, to wcale nie znaczy, że musicie zakładać klapki, japonki do tego jeszcze, albo buty na słomie. No wyleciało mi z głowy, ale wiecie które, to wcale tak nie znaczy. Możecie do tego założyć również bardzo długie, piękne kolczyki i zrobi się z tego strój wieczorowy i, znaczy może nie na galę teatru, ale na takie, wiecie, lato w mieście, tak chciałam powiedzieć. I wydaje mi się, że taka stylizacja jest jak najbardziej okej. Ja się w tym bardzo dobrze czuję, bardzo lubię właśnie koszulę używać jako taką wierzchnią warstwę, czyli jako narzutkę, jako taką krótką marynarkę, ale letnią, taką bardzo przewiewną. Wydaje mi się, że taki strój jest świetny na lato wieczorem i właśnie mamy tutaj pełną taką klasykę, nawet może nie tyle francuską, co włoską, tak mi się kojarzy. Dajcie znać, czy podobają Wam się te stylizacje, a ja już idę ubierać się w trzecią. I stylówka numer 3 to jest stylówka typowa na wieczór. No by, przynajmniej ja bym się na ulicę w tym nie wybrała. Ja uważam, że to może być nawet stylówka na jakieś wesele. Na sobie mam satynową, czarną, taką bardzo strukturalną bluzkę z jednym rękawem z marki Sister Point, wyciągniętą z mojego sklepu z rok temu i tak miała już premierę, co prawda, ale jej chyba tutaj na kanale jeszcze nigdy nie pokazywałam. Do tego najlepszy łup świata, czyli plisowana, kremowa spódnica Simple, kupiona w zeszłym roku albo 2 lata temu na wyprzedaży w Half Price za 70 zł. Więc o, spódnicę znacie, nieraz się już pojawiała tutaj na moim bardzo małym ekraniku. I do tego mam złote, jetowane, znaczy różowe złoto, w różowe złoto takie jety. Szpilki kupione też z Half Price i to jest taka bardzo mocna wyprzedaż z Dizzy. Normalnie dobrałabym kolor złota do butów, czyli dałabym tutaj różowe złoto, ale nie mam. więc łączę to w ten sposób. Nie będę kupowała, wiecie, różowego złota specjalnie do jednych butów. Jest jak jest. Tu pewnie zmieniłabym zegarek, po prostu bym go zdjęła, ale to wiecie, nie wychodzę w tej chwili. Do tego czarna mała torebka. Nie chciałam, żeby torebka była jakaś mocno wieczorowa i żeby mocno błyszczała, dlatego że bardzo dużo dzieje się na dole i właściwie u góry też. Wszystko jest takie mocne, wyraziste, strukturalne i spódnica, i bluzka, i jetowane buty.
więc myślę, że torebka powinna być nawet jeszcze mniejsza, taka, no bo ja nie mam mniejszej, nie chodzę na bale, więc mam takie normalne użytkowe, żeby mi się nawet przy wyjściu gdzieś zmieścił portfel i telefon i klucze, no musi mi się zmieścić. Więc taka torebeczka, aczkolwiek na pewno fajniejsza by była może taka do ręki. Ale wiecie, ubieramy z tego, co mamy. Korzystamy z zasobów własnej szafy. Także stylizacja numer 3, wieczorna. Dajcie znać, czy podobało Wam się stylówka. Dwie pierwsze stylówki to były stylówki takie bardzo na co dzień. Trzecia, tak jak widzicie, no jest dość wieczorowa, nawet powiedziałabym, że całkiem wieczorowa. Wszystkie są właśnie skomponowane z rzeczy, które wiszą w mojej szafie od bardzo dawna. Nie ma tu chyba nic nowego nawet, co by się pojawiło w przeciągu miesiąca czy dwóch. Wszystko jest stare. Niektóre z Was wolą mieć więcej rzeczy, mieć większy wybór. Ja od dawna już wolę mieć bazę rzeczy, z których korzystam, które zmieniam dodatkami, właśnie tak jak wczoraj widziałyście tą moją muchokokardę, a mój ten sweterek to ma chyba z 5 lat. Lubię to zmieniać dodatkami, do takiej stałej bazy dokładać coś nawet nie nowego, tylko w kontrastowym kolorze, który odświeża moją twarz w kolorach z mojej palety kolorów, która mnie najbardziej pasuje. I wtedy czuję się dobrze ze sobą, bo cokolwiek nie wzięłabym z półki, to wszystko do siebie raczej pasuje. Tak było kupowane, niedokupowane coś, nie było kupowane coś, do czego trzeba by było dokupić coś kolejnego, tylko jeżeli coś dokupuję, to zastanawiam się najpierw, czy coś do tego już mam. No, ale wiecie, każdy jest panem swojej własnej szafy, ubiera się jak chce. Moda to jest przede wszystkim wielka zabawa i odstresowanie od życia codziennego to nie powinien być powód do spiny. Dziękuję Wam za dzisiaj, dajcie znać, czy podobały Wam się stylizacje. Każda była chyba troszeczkę inna w swoim rodzaju, więc to nawet trudno powiedzieć, która była najfajniejsza, bo trudno porównywać lniane portki z klapkami do wieczorowej spódnicy i jetowanych butów. Także po prostu dajcie znać, czy Wam się podobało. I do zobaczenia następnym razem. Buziaczki dziewczyny, trzymajcie się, pa, pa.